dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o falbankowym szkle. Już niejednokrotnie opowiadałem Państwu o różnych wyrobach ze szkła. Robiłem dużą wystawę, która się nazywała Kruche Drobiazgi, gdzie pokazywałem troszeczkę szkła i nie ukrywam, że dzięki mojemu mentorowi, panu Drożdżyńskiemu z Bojanowa, spojrzałem, jakby to powiedzieć, inaczej na szkło i to szkło zaczęło mnie bardzo interesować i sporo mam egzemplarzy różnego ciekawego szkła. Jednym z rodzajów właśnie tego szkła jest tak zwane falbankowe szkło, czyli możemy łatwo sobie tutaj zobaczyć, że jest to po prostu szkło, które zakończone jest falbanką, czyli jest elementem bardzo ozdobnym. Tego typu miseczki, paterki powstawały po to, żeby postawić to na stole, do tego włożyć owoce, żeby ładnie wyglądały, ale bardzo często też była tutaj wiercona dziurka i powstawała z tego paterka na nodze, co możemy zobaczyć tutaj obok, gdzie właśnie taka charakterystyczna paterka z takim małym szkłem jest tutaj zrobiona. Oczywiście muszę troszeczkę o szkle opowiedzieć, no wspaniałe tworzywo, ma już w zasadzie ponad 5000 lat. Ono przypadkowo też wielu ludziom się, że tak powiem, odkryło, wynalazło, no przy wulkanach było szkliwo. No w zasadzie jest to stopiony piasek kwarcowy w temperaturze 1200-1300 stopni. Jeżeli mamy dodane różne tlenki metali, to powstają kolory. Tu możemy właśnie zobaczyć, tu mamy białe, a tu już mamy takie lekko fioletowe i to po prostu kolor zmienił, ale widzicie Państwo, że wzór jest ten sam, czyli powstało to w tej samej formie, ponieważ to jest szkło z formy, to jest szkło, które po prostu dwie powierzchnie, jakby to powiedzieć, stykały się razem ze szkłem i powstały tego typu wyroby. No musicie Państwo zobaczyć, że te kolory są różne i też różne są tutaj faktury tych wykończeń, ale zawsze jest to jakiś centralny punkt, który może spowodować, że możemy zrobić z tego paterkę na nodze. Tak tutaj też kolejny. W zasadzie z tych czterech paterek, które tutaj są na płas, każda z nich ma inny kolor i właśnie tak jak wspomniałem, poprzez dodanie różnych tlenki metali do tej masy szklanej, który przypominam ma 1200-1300 stopni, powstają takie piękne wyroby. Trzeba przyznać, że najważniejsze w produkcji szkła jest odprężanie, odpuszczanie. Najprościej by to było powiedzieć chłodzenie. Szkło powstaje te wyroby w tych wysokich temperaturach, o których mówię, a później wiele, wiele godzin, a czasami nawet dni trwa studzenie pieca po to, żeby naprężenia się wyrównały i żeby szkło nie pękało, bo bardzo często rzeczy grube z cienkimi łączone tak się dzieje, że to lubi sobie pęknąć, jakby było za szybko ochłodzone. Moja córka, która zajmuje się witrażami, czasami zleca mi pilnowanie pieca do wypału i wiem, że po prostu jak się za szybko otworzy piec, to po prostu te wszystkie rzeczy, które tam pięknie zostały zrobione, po prostu są do niczego, bo to wszystko popęka. Te falbanki nie zawsze muszą być takie bardzo, powiedzmy, tutaj gęste, bo na przykład mamy tu piękny taki, powiedzmy, z przełomu XIX-XX wieku wazon szklany, gdzie właśnie też jest wykończenie w formie falbanki. No jednym ze starszych wyrobów, które tu pokazuję, to już jest z witrynki z domu, jest bardzo ładna Biedermajerowska paterka, która jest właśnie wykończona falbanką. Jeszcze na dodatek ma to pięknie złocone i to jest taki czas 1820-50, także też trzymam w ręce przedmiot, który może mieć 200 lat, a jakie jest kruche szkło, to Państwo wiecie, niejednokrotnie się przekonujecie, upadając, jak szklanka upadnie, to po prostu już tej szklanki nie ma. Oczywiście te falbanki mogą być, jakby to powiedzieć, z różnym natężeniem, różną częstotliwość. Tu na przykład mam taki piękny, bardzo wczesny klosik do gazowej lampy. Tu jest Jena Glas, robiła takie wyroby. I tutaj proszę zobaczyć, że ta falbanka jest, powiedzmy, jakby to powiedzieć, bardziej gęsta niż te poprzednie, które pokazałem. Ale może być też jeszcze bardziej, bo może być taka bardzo delikatna, w zasadzie już jak taki wężyk zrobiona. I to jest na przykład klosik do lampy elektrycznej, czyli tu mamy oprawkę, żarówkę. Bardzo ładnie to wygląda. No, tak jak wspomniałem, tutaj te formowane paterki już są na jakichś różnych nogach i to jest właśnie taka
formowana w tym formie, ale na przykład, żeby powstała taka falbanka, takie szkło, wymaga to już ogromnego zachodu i ono jeszcze na dodatek dla utrudnienia, ale żeby ładnie wyglądało, ma tutaj jeszcze tak zwaną nitkę, czyli do tego białego mlecznego szkła jest jeszcze doklejona taka nitka. Ona musiała być wpierw doklejona, a później dopiero powstawały te farby. One nie są takie całkiem regularne, więc czasami to albo powstaje w formie, albo były takie specjalne szczypce do formowania tych falbanek i musicie Państwo przyznać, że to bardzo ładnie wygląda. Ja to szkło kupiłem kiedyś osobno. Tu tylko tak prowizorycznie wsadziłem taką ramkę metalową, bo nie ukrywam, że to szkło potrzebuje taką właśnie ciekawą, jakąś rozbudowaną podstawę, żeby to się pięknie prezentowało, ale tutaj głównie mi chodziło właśnie o pokazanie tej falbanki. No, tych wyrobów jest sporo, tak jak mówiłem o tych płaskich rzeczach, są różne metody, żeby te rzeczy uformować. Tu na przykład mamy taką bardzo ładną paterkę piętrową, czyli to jest taka paterka, gdzie mamy właśnie powierzchnię do kładzenia jakichś ciasteczek, owoców, a tu jest tak zwany flet, gdzie możemy włożyć kwiaty, gdzie możemy, powiedzmy, to tutaj bardziej wykorzystać. Proszę zwrócić uwagę, jakie tu są piękne kolory i teraz to musiało powstać, zostało to ręcznie uformowane przez hutnika szkła i dzięki temu ładnie jest to zachowane. Bywają takie paterki bardziej rozbudowane. To jest dla mnie dobry towar handlowy, więc nie mam tych rzeczy, tak, że tak powiem, żeby dłużej mieć, ale na przykład są jeszcze takie dodatkowe ramiona tutaj na boki. Czasami te takie ozdoby środka stołu są bardzo, bardzo bogate, rozbudowane i na przykład te paterki są, jakby to powiedzieć, jeszcze jako dodatkowe talerzyki serwingowe, żeby to prezentować, ale musicie Państwo przyznać, że to się bardzo ładnie prezentuje. No i na koniec chciałem pokazać, może sama lampa nie jest specjalnie ciekawa, to jest lampa urzędowa, urzędnicza z kolei, z terenów kolei, ale właśnie ma tutaj wspaniały klosz falbankowy i jeżeli tego typu klosz jest na lampie naftowej, to bardzo, bardzo znacznie podnosi to wartość danego wyrobu. No i jeszcze na dodatek bywają takie, gdzie są tutaj malowane, nakładane, przyklejane jakieś elementy szkła i wtedy powiem szczerze, że spotykam na rynku bogate klosze do lamp naftowych, które same bez lampy kosztują 2-3 tysiące złotych i są to bardzo ciekawe wyroby. No dzisiaj idąc do sklepu, gdzie szkło sprzedaje się na wagę, gdzie porcelanę się sprzedaje na wagę, również możemy spotkać wyroby, które posiadają falbankę, ale są to bardzo często na tyle masowe wyroby, że jest tego w produkcji bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, wyprodukować jest to stosunkowo łatwo, ale sprzedać jest dużo trudniej. A tutaj każdy z tych przedmiotów, które Państwu dzisiaj pokazałem, jest wyjątkowy taki, powiedzmy, który na pewno cieszy oczy i potrafi pokazać, co można pięknego ze szkła zrobić, a szkło to jest w zasadzie takie kruche skarby, które, tak jak wspomniałem, czy przy myciu, czy przy odkurzaniu, czy przy robieniu jakichś porządków, bardzo często się zbija i nic już z tego nie zostaje. Także to, co się jeszcze udało z tego starego szkła zachować, chciałem Państwu właśnie pokazać. Dziękuję.